Będzie miał ponad 2 km długości i ma umożliwić mieszkańcom Rudy Śląskiej lepszy dojazd do Bytomia. Trwa przetarg na budowę kolejnego odcinka trasy NS. Choć cała trasa jest jedną z ważniejszych inwestycji drogowych dla całej metropolii, to ma także usprawnić przejazd pomiędzy dzielnicami Rudy Śląskiej. Karolina Komada. W ostatnich tygodniach to codzienny widok przy ulicy Słowiańskiej i Wawelskiej w Rudzie Śląskiej. Nie dziwią więc emocjonalne reakcje mieszkańców. No hałas, głównie hałas, brud, trudności z dojeżdżaniem do garaży, wieczne problemy z nimi. Trwa budowa kolejnego odcinka trasy NS. Odcinek między drogową trasą średnicową a ulicą magazynową nabiera kształtów. Choć mieszkańcy nie są zadowoleni z trwających prac, to optymistycznie patrzą w przyszłość. Co prawda się kurzy, nie bardzo. No tam nie wiem, na trzecim, czwartym piętrze to tak tego brudu na oknach nie widać, ale parter to trzeba co chwilę przetegować. Ale niech coś robią, tam podobno ma jeszcze ta średnicówka dalej na Bytom, nie? Tak. Na lata to będzie zrobione. Myślę, że na pewno jest to dużym udogodnieniem, jeżeli chodzi o komunikację między tutaj miastami ościennymi. Będzie to na pewno skutkować mniejszą ilością korków, bo jednak przejechać przez Rudę Śląską w jedną i w drugą stronę, no jest to czasochłonne. Budowany odcinek trasy NS pomiędzy drogową trasą średnicową a ulicą magazynową ma zostać oddany do użytku pod koniec tego roku. Następnie rozpocznie się budowa odcinka od ulicy Magazynowej do ulicy Piastowskiej. 5 lipca został ogłoszony przetarg na realizację tego 2-kilometrowego odcinka. Trasa NS tak naprawdę dla nas jest o tyle kluczowa, że powinna w istotny sposób odbarczyć trasę 925, czyli tą, która w tej chwili stanowi dla nas kręgosłup komunikacyjny. Nazywając po imieniu, to jest ulica 1 Maja aż do ulicy Wolności, dalej w kierunku Bytomia. Liczymy na to, że ona troszeczkę straci na charakterze tranzytowym, a zyska charakter lokalny. Dzięki temu uspokoi się ruch w samym mieście. Trasa NS ma również przełożyć się na przyspieszenie wzrostu ekonomiczno-społecznego regionu. Na pewno dla nas to jest taka dźwignia rozwoju. No i korzystamy z tego, że ta NS-ka już powstała praktycznie od autostrady do drogowej trasy średnicowej. Tam się lokują przedsiębiorcy, nowe miejsca pracy, budynki i podatek od nieruchomości, więc to jest jakby nasza odpowiedź na tą transformację. Wiemy, że likwidowane są kopalnie, więc musimy w jakiś inny sposób zapewnić pracę mieszkańcom, ale też wpływy do budżetu z tytułu podatków. Budowa trasy NS na północ ma potrwać około 30 miesięcy od momentu rozpoczęcia robót. Koszty inwestycji to 200 milionów złotych. Jeszcze w tym roku ma zostać ogłoszony przetarg na budowę ostatniego odcinka trasy NS na południe, czyli od ulicy Bielszowickiej do węzła autostradowego.